Aplikacja webowa od Celsius Network jest już dostępna. Celsius Network jest to aplikacja do oszczędzania w kryptowalutach, dlatego dzisiaj zrobimy sobie krótką recenzję tej aplikacji webowej. Jestem w panelu logowania i loguję się do Celsius Network. Oczywiście mam tutaj uwierzytelnienie dwuetapowe, akurat tutaj e, posiadam kody SMS, więc loguję się do aplikacji. Od razu jestem proszony o podanie kodu PIN, który wcześniej ustaliłem w aplikacji mobilnej. Wcześniej dostępna była tylko i wyłącznie aplikacja mobilna. Ja jej używałem przez rok. No, wcześniej miałem więcej środków, ale kiedy przyszła HOSSA, te środki wypłaciłem i handluję nimi na giełdach. Tutaj zostawiłem sobie małą kwotę, po to, żeby sprawdzić, czy aplikacja Celsius dowozi swoje założenia. Zobacz. Ten interfejs w aplikacji webowej wygląda bardzo przyjaźnie i tak naprawdę założeniem aplikacji Celsius było to, żeby przyciągnąć jak najwięcej nowych osób do świata kryptowalut. Możesz sobie tutaj sprawdzić swój stan konta w różnych okresach, np. dnia, tygodnia, miesiąca oraz roku. Zobaczmy rok, na przestrzeni roku no te moje środki e, tutaj wpływały, także testowałem przez ten rok tą aplikację. Przejdźmy sobie do zakładki Rewards, i tutaj możemy sobie sprawdzać, jak zwiększały się moje nagrody. Więc zobacz, w przeciągu roku zarobiłem prawie 90 dolców wpłacając różne kryptowaluty do tej aplikacji. Po prawej stronie znajdziesz wszystkie kryptowaluty, które posiadasz. Jak widzisz, ja mam tutaj Celsjusza, Stablecoina. USDC oraz bitcoina. Dalej zakładka Available Coins, czyli wszystkie kryptowaluty, które dostępne są w aplikacji Celsius, na tych kryptowalutach możesz zarabiać. No i dalej widzę, że mają plany wprowadzić kolejne kryptowaluty, m.in. Cardano, więc przejdźmy sobie do zakładki Reward Race, zobaczymy co tam jest, czyli moje stawki za nagrody. Jeżeli wpłacisz stablecoina USDC, no to możesz liczyć na nagrodę około 10% rocznie. Z kolei jeżeli nagrody chciałbyś otrzymywać w tokenie CEL, wtedy ta nagroda będzie wyższa, około 12,65. Więc stablecoiny USDC oraz Tether są wyżej oprocentowane. Spójrzmy na Bitcoina, no ten procent e, zwrotu jest mniejszy, tak samo z Ethereum. Przejdźmy sobie do dashboardu i dalej mamy zakładkę Twój stopień lojalności dla e, tej aplikacji. Tutaj mamy kilka levelów, ja jestem na stopniu Platinium. O to tutaj chodzi? Jeżeli przytrzymujesz 25% w tokenie CEL ze zgromadzonych środków, to wtedy wchodzisz na różne poziomy. Jeżeli przekroczysz te 25% w tokenie CEL, no to wchodzisz na poziom Platinum i wtedy dostajesz większą nagrodę. Widzisz, jestem na tym planie. Powyżej 25%. Ten bonus wynosi około 25%. Tak? Dodatkowy bonus. Z kolei jeżeli przytrzymujesz tylko inne kryptowaluty, no to wtedy wchodzisz na niższe poziomy, i to te nagrody są e, mniejsze. Te bonusy od nagród są mniejsze. Więc jeżeli chciałbyś korzystać z tej aplikacji, to przygotuj sobie odpowiednią paczkę tych tokenów w cel po to, żeby zarabiać więcej. Więc jeżeli spłacasz powiedzmy stablecoiny w wysokości e, 1000 dolarów, no to warto, żebyś e, przytrzymywał na przykład. 25% albo powyżej 25% z tych zgromadzonych środków w tokanie cel. To się bardziej wtedy opłaca. Przejdźmy do dashboardu znowu, co tam mamy u dołu. Wszystkie moje transakcje, które wcześniej otrzymywałem. Na przykład dostałem tutaj nagrodę w BTC, widzisz? Tutaj akurat zaprosiłem znajomego i dostałem. Nagrodę właśnie BTC, więc aplikacja Celsjusz też wynagradza Cię, jeżeli zapraszasz do uczestnictwa w oszczędzaniu w kryptowalutach swoich znajomych. Przejdźmy dalej, mamy tutaj zakładkę Send, czyli możemy wypłacić kryptowaluty na zewnętrzny portfel i sprawdźmy sobie Bitcoina. Klikam na Bitcoina, tutaj wpisuję wartość jaką chciałbym przesłać. W BTC albo właśnie w dolarach, tak? Szkoda, że nie ma tutaj guzika Wypłać wszystko. Myślę, że to jest do poprawy, więc muszę tutaj wpisać to ręcznie, niestety, na przykład 70 78 dolarów. No i tutaj muszę dodać portfel, na który chciałbym wypłacić, więc klikam Add Withdrawal Address, oczywiście Bitcoin skąd pobrać ten adres portfela. To już powinien być wiele, ponieważ na moim go to pokazywałem, no ale przypomnę. Zobacz, mam tutaj portfel Exodus no i różne kryptowaluty. Kliknę sobie na Bitcoin i teraz chciałbym otrzymać bitcoiny na przykład wypłacając z aplikacji Celsjusz, nie? więc klikam RECEIVE i tutaj mam kod QR, który mogę zeskanować na przykład używając aplikacji mobilnej Celsjusz bądź skopiować ten adres Mojego portfela, OK. I wklejam go w tym miejscu. Tak jak mówiłem, zaletą tej aplikacji jest to, że możesz w każdej chwili e, zrobić wypłatę. Na tą chwilę. Dobra, więc klikamy Continue. Tutaj muszę wpisać jeszcze PIN, który wcześniej ustaliłem w aplikacji mobilnej. Teraz jeszcze mam informację, że e, wyszedł e-mail weryfikacyjny, więc jeżeli chciałbym zweryfikować ten adres, to muszę przejść do mojego e, e-maila i to potwierdzić. Przyszedł taki mail. Od Celsjusza, no i mogę odrzucić tą zmianę bądź potwierdzić adres. Confirm address change, ok? Czyli potwierdzam ten adres. No i adres został w tej chwili zmieniony. Tutaj jest informacja, że ten adres będzie dopiero aktywny w ciągu 24 godzin. Więc musisz przyjąć na to poprawkę, jeżeli chciałbyś wypłacić. Swoje bitcoiny bądź inne kryptowaluty na zewnętrzny adres. Czasami się tak zdarza, że trafia się okazja i powiedzmy, masz zablokowane środki na zewnętrznych aplikacjach, no i wtedy chciałbyś gdzieś tam przelać. Więc tutaj musisz wcześniej zatwierdzić ten adres, żeby robić natychmiastowe przelewy. Jeżeli ten adres bitcoinowy będzie zweryfikowany, no widzisz, że dopiero za 23 godziny odblokują mi ten adres, wtedy będziesz mógł wysłać te środki. Więc klikam go back. Tutaj mogę wy wypłacić inne kryptowaluty. Ale przejdźmy sobie do zakładki receive. Powiedzmy, że chciałbym otrzymać e, Ethereum i zobacz, mam tutaj adres Ethereum. Zwykle on się zaczyna od zera, następnie x. No i oczywiście e, długi, długi numer, więc kopiuję ten adres. Tutaj nawet chyba jest o, opcja skopiowania automatycznego. Dobra, skopiowałem. No i pamiętaj, Yy, że masz do dyspozycji wiele portfeli Ethereum. Ja akurat tutaj mam Mitamaska. No i powiedzmy, chciałbym wysłać z tego Metamask'a yy, Ethereum do yy, tutaj portfela Celsius. Więc klikam sobie na wyślij i klikam sobie BAM. Yy, mogę wpisać tutaj wartość Ethereum albo na przykład wpisać wartość w dolarach, no 100 dolarów. Klikam dalej. O tu mam już opłatę transakcyjną, więc wynosi około 3 dolców w tej chwili. No zapłacę 3 dolce za transfer e, do aplikacji Celsius, Więc klikam potwierdź, potwierdź i już mógłbym e, te środki otrzymać w aplikacji. Jednak tego nie robię, ponieważ na razie trzymam je e, tutaj w, w, w metamasku po to, żeby wykonywać pewne operacje. Może dodać również inne kryptowaluty, czyli kliknąć sobie add new coins tak i wybrać e, na przykład Binance USD, dodać do listy, i wtedy będziesz mógł, miał dostęp do adresów, na które przelewasz środki. Mam jeszcze zakładkę Borrow. Co to znaczy? Aplikacja Celsius nie służy tylko i wyłącznie do zarabiania, tak? czyli otrzymywania tych procentów od przetrzymywanych kryptowalut. Możesz również pożyczać, pożyczać środki. Jak to wygląda? Czyli masz pewne pieniądze na lokacie, a potem możesz w ramach tej lokaty pożyczyć pewną kwotę, nią gdzieś tam operować na giełdach, gdzieś tam stajkować w innym miejscu, a środki, które masz zamrożone na lokacie, dalej zarabiają. Ja tego jeszcze nie robiłem, więc tego nie będę wam pokazywał, ale na pewno jest taka opcja. No i możesz, możesz też o, o taką pożyczkę tutaj wystąpić do aplikacji Celsius. Dobra, przejdźmy sobie do ustawień. Mam tutaj kilka opcji i ważna opcja, czyli Security. Wybadałoby się tutaj odpowiednio zabezpieczyć. Ja na tę chwilę używam PINu u przy logowaniu tej aplikacji, ale w tego typu aplikacjach musisz korzystać z zabezpieczenia dwuetapowego, czyli Two-Factor Authentication. Tutaj u góry zostawiam Ci film, gdzie pokazuję, jak wykorzystać właśnie aplikację Google Authenticator do logowania dwuetapowego. I w aplikacji już możesz to aktywować w aplikacji mobilnej. Więc to możesz, możesz zrobić, i to, jeżeli chcesz korzystać z aplikacji teraz, to trzeba wykonać. Dalej mamy coś takiego jak API. Do czego jest potrzebne API? Może kliknę sobie na Create New Key. No i teraz pytanie: co twoje API może przekazywać? Na przykład może odczytywać balans twojego portfela. To wystarczy, i klikamy Generate. I teraz masz wygenerowany klucz API. O co chodzi? W świecie e, internetu aplikacje komunikują się między sobą. I teraz, jeżeli udostępniasz się klucz API, inna aplikacja może odczytać twój balans konta. Do czego to może służyć? Jak zauważyłeś, na moim kanale pokazuję wiele aplikacji, tak? Mamy kilka giełd, różne portfele. Potem ciężko nad tym wszystkim zapanować, więc możesz śledzić ten przepływ swoich środków w zewnętrznych narzędziach. Na przykład w narzędziu Blockfolio albo CoinTracker i tam wykorzystać API po to, żeby pobrać dane z Celsiusa, i sprawdzać na bieżąco w jednej aplikacji balans twoich, twoich kont na różnych portfelach, w różnych giełdach. Więc do tego to się wykorzystuje. Możesz również napisać własną aplikację internetową, na przykład w języku Python. Ja to pokazywałem, jak to robić, zresztą na moim kanale kiedyś. I odczytujesz sobie te dane. A potem możesz to odpowiednio przetworzyć, napisać aplikację. Przejdźmy do zakładki Wallet. Zobacz, tutaj mamy kilka pozycji. Na przykład, zobacz, mam tutaj zweryfikowane adresy dla Ethereum oraz Ethera, więc te adresy są zweryfikowane i mogę natychmiast wysyłać środki na te zweryfikowane adresy. Dzisiaj razem z Tobą dodałem również adres Bitcoina. I za 23 godziny on będzie aktywny i wtedy będę mógł przesyłać. Jak widzicie, aplikacja jest bardzo intuicyjna. Koniecznie trzeba tutaj dodać zabezpieczenie 2FA, no i można z tego spokojnie korzystać. Jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć korzystać z aplikacji Celsius, to poniżej tego wideo zostawiłem ci link, z którego możesz się zalogować. I Po wpłacie 400 dolców i przetrzymywaniu tych 400 dolców przez jeden miesiąc, dostaniesz nagrodę w wysokości bodajże 20 dolarów. Więc jak widzisz, za polecenia też tutaj możesz zarabiać. W tym filmie u góry, który ci tutaj zostawiłem, opisuję wady i zalety tego typu projektów. Pamiętaj, że jest to projekt CFI, czyli Centralized Finance. Nie jest on zdecentralizowany, tak? Nie jest to aplikacja DeFi, gdzie to wszystko stoi na blockchainie. Za tym projektem stoi firma, która zarządza Twoimi środkami, więc jest tutaj pewna doza niebezpieczeństwa, że po prostu mogą być wprowadzone określone regulacje i tak dalej. Ja akurat przez rok korzystam z tej aplikacji, jestem miło zaskoczony. Zobaczymy, jak ten projekt się rozwinie. Co Ci mogę polecić, to nie wpłacać <laughs> większych środków i dywersyfikować miejsca w których stake'ujesz, w których powiedzmy zarabiasz na tym, że przetrzymujesz kryptowaluty. Ja jestem CyberKocza, to jest kanał CyberBiznes. Jeżeli podoba Ci się tego typu tematyka, to już teraz zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia w kolejnych filmach.